Irak Saddama Husajna. Część trzecia. W marcu 2003 roku amerykańskie i brytyjskie wojska zaatakowały Irak i odsunęły od władzy Saddama Husajna. To opowieść o tym, dlaczego stosunki Saddama z Zachodem tak bardzo się popsuły. Relacja o tym, jak Zachód zbroił i finansował Saddama, a potem w 90 roku uświadomił sobie, że nie ma nad nim kontroli. To historia o tym, jak Saddam z przyjaciela stał się wrogiem. Wszystko zaczyna się w październiku 59 roku w czasie próby zamachu na życie prezydenta Iraku Kasima. Jednym z niedoszłych zabójców był 22-letni Saddam Hussein. Ponieważ Kasim przeżył, Saddam wraz z wielu innymi członkami partii Baas zbiegł do Kairu. Próba zamachu nie przeszła niezauważona. Waszyngton uważał, że Kasim jest tak blisko Sowietów, jak tylko można być. Irak był praktycznie satelitą Związku Radzieckiego. W USA uznano, że partia Baas jest w praktyce jedyną alternatywą. W Kairze CIA zaczęła nawiązywać kontakty z Saddamem i partią Baas. Między częścią członków partii Baas i amerykańską ambasadą utrzymywane były stosunki mające im pomóc pozbyć się komunistycznego reżimu. Nie przyglądaliśmy się temu przez lupę. Po prostu wiedzieliśmy, kto się z kim kontaktuje. Ameryka wspierała partię Baas pieniędzmi i wiedzą CIA. W 1963 roku partia powróciła do Iraku i przejęła władzę. Amerykanie udzielili im informacji na temat struktury partii komunistycznej i jej członków. Podali im nazwiska ważnych osób z partii komunistycznej. Partia Baas dokonała czystki w rządzie Kasima, a sam prezydent w ciągu 24 godzin został stracony. Chcąc nie dopuścić do tego, by bogaty w ropę kraj wpadł w ręce komunistów, Ameryka wyniosła do władzy partię Baas i sojuszników Saddama. Do roku 70 partia bezlitośnie umocniła swoją władzę i zrezygnowała z amerykańskiej pomocy. Saddam Hussein awansował z podrzędnego bandziora na de facto drugie miejsce w irackim rządzie. Był tuż za swym krewnym, niedomagającym prezydentem Bakrem. Od czasu pomocy CIA w zamachu Irak wycofał się z areny międzynarodowej. Teraz Saddam chciał zamanifestować rolę swego kraju w świecie arabskim. Aby tego dokonać, potrzebował broni i pieniędzy na jej zakup. Bogactwo Iraku w postaci ogromnych złóż ropy było kontrolowane przez brytyjsko-amerykański konglomerat naftowy, firmę Iraq Petroleum, która zagarniała dla siebie 75% zysków. Irak zawsze był wykorzystywany przez Iraq Petroleum Company. Więc po dojściu do władzy oni stwierdzili, że bezwzględnie chcą odzyskać supremację nad swoimi zasobami naturalnymi. 1 czerwca 1972 roku Saddam Hussein i prezydent Bakr dokonali śmiałego kroku. Wystąpili w państwowej telewizji, oświadczając, że ten dzień jest dla Iraku dniem zwycięstwa. Iraq Petroleum Company została znacjonalizowana. Przez długi czas kolonialiści zagrażali Arabom, wykorzystując nas. Teraz arabska ropa była w arabskich rękach. Irak Petroleum przy wsparciu Wielkiej Brytanii i Ameryki chciała natychmiast wprowadzić sankcje. Ich zdaniem iracka ropa nie należała do irackiego rządu. Zagrozili, że wszelkie umowy z Irakijczykami zawierane przez jakikolwiek rząd będą uważane za pogwałcenie prawa międzynarodowego. Sankcje miały uniemożliwić Saddamowi sprzedawanie ropy na międzynarodowym rynku. Jednak w ciągu poprzednich 2 lat Hussein obmyślił plan, który miał nie dopuścić do pokrzyżowania jego ambicji. Pojechał do Związku Radzieckiego i zaproponował Sowietom eksploatację ogromnych pól naftowych Iraku. W zamian za to Sowieci mieli otworzyć swój rynek przed iracką ropą, a ponadto zgodzili się sprzedać Saddamowi ogromne ilości sprzętu wojskowego. W ciągu następnych 20 lat stali się największym dostawcą broni dla Iraku.
Saddam umizgiwał się do nowych sojuszników. Mamy szczególne stosunki z Francją i pragniemy je rozwijać na polu gospodarki, kultury, sztuki i polityki. Francja uzyskuje dostęp do irackiego rynku. Uzyskuje obietnicę koncesji na pole naftowe, której Irak musi dotrzymać, w zamian za co Irak ma dojście do zachodniej technologii i może kupować broń. Saddam miał szczęście. Wojna arabsko-izraelska z 1973 roku spowodowała potężny wzrost cen ropy. Dochody Iraku wzrosły dziesięciokrotnie do 5,7 miliarda dolarów. Saddam miał pieniądze, których tak potrzebował na zakup broni. Od Francji kupił nowoczesne myśliwce odrzutowe i dwa reaktory nuklearne, stając się pierwszym arabskim przywódcą posiadającym potencjał jądrowy. Do końca lat 70. Saddam zgromadził ogromny arsenał, obejmujący m.in. prymitywną broń chemiczną. Chciał wykorzystać swoją potęgę wojskową przeciw dawnemu wrogowi, Izraelowi. Ale przyszło mu stanąć wobec pilniejszego zagrożenia. W 79 roku Ajatollah Khomeini przepędził szacha i pokierował w Iranie spontaniczną rewolucją islamską, co wywołało niepokój w całym regionie. Saddam miał poważne powody do obaw, gdyż większość ludności Iraku stanowili szyici. Saddam Hussein obawiał się, że wśród irackich szyitów znajdzie się wielu zwolenników Khomeiniego i tak zwanych rządów jurysprudencji. Saddam Hussein bał się Khomeiniego, gdyż ten opowiadał się za rządami jurysprudencji. Islamska rewolucja Khomeiniego stanowiła zagrożenie nie tylko dla Saddama. Była ona zajadle antyamerykańska. Iran uwięził amerykańskich dyplomatów w Teheranie i prezentował ich światu. Saddam wyczuł, że Irak nie jest jedynym krajem, któremu Khomeini rzuca wyzwanie. Saddam pojechał do kilku krajów, zanim zaatakował Iran. Wybrał się do Jordanii, do Arabii Saudyjskiej, do Kuwejtu. W Jordanii nie tylko zapoznał króla Husajna ze swoimi planami napaści na Iran, ale spotkał się też z trzema oficerami CIA. Dla nas to było naturalne, że popieramy Irakijczyków, bo nie chcieliśmy patrzeć, jak Republika Islamska ogarnia całą Zatokę. 22 września 80 roku Saddam najechał Iran. Uważał, że pod jego przywódcem Irak pokona Iran w ciągu kilku miesięcy. Ale w 3 lata później Irakijczycy byli w odwrocie. Irańskim żołnierzom zabrakło kilku kilometrów do zdobycia Basry. Dla Khomeiniego to był dopiero początek. Ajatollah Khomeini oficjalnie oświadczył, że pokonamy Irakijczyków i Saddama. Tych niewiernych. A potem usuniemy niedobrych przywódców z krajów Zatoki i z Arabii Saudyjskiej. Irańczycy nie dali nam wyboru, zapowiadając wówczas, że my będziemy następni. Nie trzeba być fizykiem jądrowym, żeby sobie pomyśleć, zaraz, skoro będziemy następni, to reagujmy od razu. Zaniepokojeni przywódcy Zatoki zaczęli popierać Saddama. Pomogli mu. Dali mu broń i pieniądze. Arabia Saudyjska wypłaciła 36 miliardów dolarów. Kuwejt udostępnił port w Szuajbie dla statków zaopatrujących Irak. Irak.
Także Ameryka poczuła się zobowiązana do pomocy. Król Hussein, prezydent Mubarak i król Fahad byli bardzo zatroskani, martwili się tym, że Irak stał się linią frontu między światem arabskim a wojującym islamem. Każdego dnia błagali Stany Zjednoczone, aby użyły wszystkich dostępnych środków i zapobiegły upadkowi Irakijczyków. Ameryka zareagowała. Dostarczyła Irakowi zdjęcia satelitarne przedstawiające ruchy wojsk irańskich. Saddam wykorzystał te dane i po raz pierwszy użył przeciw irańskim żołnierzom broń chemiczną. Pogwałcił wszelkie prawa międzynarodowe. Ale świat nie zrobił nic. Oficjalne stanowisko brzmiało tak, że to jest złe. Jednak prawda wyglądała tak, że Irańczycy mieli trzykrotną przewagę liczebną. Więc zawsze patrzyliśmy na to pod takim kątem, że sprawa jest bardzo delikatna. Więc bez względu na to, czego Irakijczycy użyją, żeby nie przegrać tej wojny, my nie będziemy się sprzeciwiać. Takie było podejście. Nie dość, że Ameryka nie potępiła użycia broni chemicznej przez Saddama, to jeszcze prezydent Reagan po raz pierwszy od 16 lat poczynił pewne kroki na rzecz przywrócenia stosunków dyplomatycznych. Polecił swemu wysłannikowi na Bliski Wschód, Donaldowi Rumsfeldowi, udać się do Bagdadu. Nie przychodzi mi na myśl nikt, kto mógłby lepiej koordynować naszą rolę na Bliskim Wschodzie. Rumsfeld poprosił Saddama, by przestał finansować palestyńskich bojowników. W zamian za to Ameryka usunie Irak Saddama ze swojej listy krajów popierających terroryzm i przywróci stosunki dyplomatyczne oraz gospodarcze. Później Donald Rumsfeld stał się najzagorzalszym przeciwnikiem Saddama, ale wówczas przypisywano mu wznoszenie relacji amerykańsko-irackich na nowy poziom. Do roku 1985 Saddam osiągnął to, czego zawsze pragnął. Był teraz kluczowym graczem na światowej scenie. Saddam Hussein. Saddam Hussein przedstawiał się, zwłaszcza w państwach Zatoki, jako ich obrońca. Persowie znowu atakują nas, Arabów, jak to robili przez całą historię, a ja jestem waszym obrońcą. Musicie mi pomóc. I do Bagdadu płynęły miliardy dolarów. Mimo finansowego wsparcia świata, Saddam wciąż miał problemy. W północnym Iraku siły kurdyjskie zaczęły wspierać Iran. Wraz z nim zdobyły ważne irackie miasto. Kurdyjski przywódca tego rejonu pomógł Irańczykom przekraść się nocą do miasta Halabja. Iracki garnizon nic o tym nie wiedział. Rankiem Irańczycy uderzyli i zdobyli miasto. Utrata Halabi była strategicznym ciosem dla Saddama. Zareagował gwałtownie. Wiedzieliśmy w agencji, że Saddam zezwolił swoim dowódcom na użycie tej substancji w sytuacjach ekstremalnych, a to była sytuacja ekstremalna. 16 marca 1988 roku Saddam wysłał samoloty wyposażone w broń chemiczną z zadaniem odbicia Halabi od Irańczyków. Ponad 6 tysięcy niewinnych kurdyjskich cywilów zostało zagazowanych w tej potwornej masakrze. Saddam używał broni chemicznej przez całą wojnę. Ale tym razem światowi przywódcy nie mogli udawać, że nie wierzą. Irańscy żołnierze sprowadzili do Halabi zachodnią telewizję. Sprawa użycia broni chemicznej w takich okolicznościach jest czymś, co zaszokowało nas i zaszokowało świat. Mimo okazanej troski jeszcze w tym samym roku, rząd pani Thatcher zaaprobował udzielenie Saddamowi pożyczki na zakup broni w wysokości 340 milionów funtów. W Stanach Zjednoczonych prezydent Reagan odrzucił żądania Kongresu nałożenia sankcji na Irak i doprowadził do uchwalenia 2,8 miliarda dolarów pożyczki dla Saddama. Ta wojna trwała 8 lat i zdawała się nie mieć końca. Latem 1988 roku amerykański okręt stacjonujący w Zatoce Perskiej, sądząc, że jest atakowany, zestrzelił irański samolot cywilny. Zginęło 290 pasażerów. Ajatollah uznał to za początek wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Powiedział, że tego już za wiele, że to przekracza wytrzymałość Iranu. Iran sądził, że Ameryka chce teraz wesprzeć Saddama całą swoją potęgą militarną. W ciągu zaledwie 19 dni od incydentu zgodził się na zawieszenie broni. Pochód wojowniczego islamu Chomejniego został powstrzymany. W Bagdadzie Saddam został powitany jak bohater.
wsparcie państw Zatoki Perskiej oraz Zachodu przyspieszyło jego program rozwoju broni niekonwencjonalnych, a ponadto dało mu czwartą co do wielkości armię świata. W związku z tym Saddam wyglądał na jedną ze światowych potęg. Czuł, że teraz może rzucić wyzwanie Izraelowi i chciał, żeby świat o tym wiedział. Jeżeli Izrael nas zaatakuje, odpowiemy silnym uderzeniem. Jeśli użyje broni masowego rażenia, odpowiemy naszą bronią masowego rażenia. Świat zaczął uważać, że Saddam wymknął się spod kontroli. Lecz za tą agresywną retoryką kryły się prawdziwe problemy Husajna. Irak był pogrążony w długach. Saddam pożyczył w państwach Zatoki prawie 50 miliardów dolarów na prowadzenie wojny. Saddam miał dwie możliwości. Albo zmniejszyć wydatki wojskowe i zredukować siły zbrojne, albo znaleźć inne źródło dochodu. Sądzę, że postanowił dokonać obu tych rzeczy. Chciał nadal dowodzić czwartą największą armią świata i chciał więcej zarabiać. Myślę, że wtedy zaczął planować inwazję na Kuwait. Nie wiedząc o zamiarach Saddama, Kuwait upominał się o zwrot 10 miliardów dolarów pożyczonych Irakowi, a ponadto sprzedawał na światowych rynkach więcej ropy niż wynosiły ustalone kwoty. Saddam twierdził, że Irak ponosi z tego powodu miliard dolarów strat rocznie. Zaczął wygłaszać coraz bardziej agresywne przemówienia, utrzymując, że Kuwait prowadzi z nim wojnę ekonomiczną. Zaskoczył wszystkich przemówieniem, w którym stwierdził, że Kuwait ukradł iracką ropę. Okupuje iracką ziemię i zamierza obalić rząd. Jako państwo arabskie sprzeciwiliśmy się temu. Powiedzieliśmy, rozwiążmy ten problem. Jeśli ze strony naszych irackich braci padają jakieś oskarżenia wobec Kuwejtu, omówmy to na posiedzeniu Ligi Arabskiej. Plany Saddama nie obejmowały rozwiązania pokojowego. Uważał ich za niewdzięczników, bo prowadził wojnę w ich imieniu. Myślał, że jeśli najedzie Kuwejt, nikt go nie powstrzyma. Uważał też, że państwa zachodnie nie będą chciały narażać na szwank swoich interesów naftowych. Drugiego sierpnia 90 roku tysiące irackich żołnierzy ruszyły na Kuwejt. W ciągu kilku miesięcy Saddam zmienił się ze strategicznego sojusznika w realne zagrożenie. To niemożliwe, żeby kraj taki jak ten, posiadający 10% zasobów światowej ropy, wpadł w ręce Saddama. Utworzono międzynarodową koalicję. Jednak próby skłonienia Saddama do pokojowego wycofania się zawiodły. Światowi przywódcy musieli uzyskać aprobatę społeczną dla wykorzystania wojska do wyzwolenia Kuwejtu. W Ameryce, która wciąż nie zapominała o Wietnamie, wielu było przeciwko użyciu siły. Zaczęli zmieniać zdanie, kiedy kuwejccy obywatele, którzy uciekli z kraju po inwazji Saddama, zeznawali w kongresie. 16-letnia dziewczynka o imieniu Naira opowiedziała przerażającą historię. Kiedy tam byłam, zobaczyłam irackich żołnierzy wchodzących z bronią do szpitala. Powyjmowali noworodki z inkubatorów. Zabrali inkubatory i wyszli, zostawiając te dzieci na zimnej posadce. Oświadczyła, że kiedy to widziała, była wolontariuszką w kuwejckim szpitalu. Nikt nie zadał sobie trudu, by zapytać Nairę, kim jest. Nikt nie zapytał jej o nazwisko. Prezydent Bush wykorzystał historię Nairy. W zeszłym miesiącu rozmawiałem z emirem Kuwejtu i usłyszałem przerażające historie. Nowonarodzone dzieci wyrzucano z inkubatorów, a potem te inkubatory zawożono do Bagdadu. Przypomina się Hitler, ale pamiętajmy, że gdy wojna Hitlera dobiegła końca, rozpoczęły się procesy norymberskie. Ameryka nie będzie stać z boku. Świat nie pozwoli, by silny połknął słabego. Kiedy o tym wspomniał, przedstawił to jako kwestię humanitarną. Wielu ludzi zaczęło mówić,
Nienawidzę Busha, nie chcę prowadzić wojny o ropę, ale w końcu Saddam to Hitler, zabija dzieci. Musimy coś z tym zrobić. Przemówienie Busha zdołało zelektryzować amerykańską opinię. Uzyskał poparcie Senatu dla użycia wojska minimalną większością głosów. Ta historia z inkubatorami dla noworodków była fałszerstwem. Nigdy się nie zdarzyła. Okazuje się, że Naira była córką ambasadora Kuwejtu w USA, a w Kuwejcie nie wyciągnięto z inkubatora ani jednego noworodka i nie zrabowano ze szpitala miejskiego ani jednego inkubatora. Historię Nairy napisała waszyngtońska firma zajmująca się public relations. Zamówił to u nich kuwejcki rząd, pragnąc wpłynąć na światową opinię. Saddam popełnił w Kuwejcie wiele okropności, ale to nie była jedna z nich. 23 lutego 1991 roku siły koalicji zostały wysłane do Kuwejtu. Ameryka nie szuka konfliktu. Nie dążymy też do tego, by wpływać na losy innych narodów. Lecz Ameryka nie opuszcza swych przyjaciół. Misja naszych żołnierzy ma charakter wyłącznie obronny. Jednak nieoficjalnie Bush chciał odsunąć Saddama Husajna od władzy. Samoloty koalicji zaatakowały kwaterę główną Saddama. Podczas wojny próbowano dopaść Saddama. On był głównodowodzącym irackich wojsk, więc gdybyśmy go zabili, byłoby to całkowicie legalne i uzasadnione. Próbowaliśmy, byliśmy blisko, ale tego nie zrobiliśmy. Nie udało nam się. To, co według zapowiedzi Saddama miało być matką wszystkich bitew, zakończyło się w ciągu zaledwie 4 dni odbiciem Kuwejtu przez siły koalicji. Saddam zdecydowanie przecenił swoją siłę militarną. Irakijczycy, wmanewrowani w 2 kolejne wojny, zaczęli kwestionować jego przywództwo. Zachęceni przemówieniami prezydenta Busha zwrócili się przeciw reżimowi partii Baas. Witajcie, mujahedini, weźcie broń i otoczcie czołgi. Otoczcie wroga. Pokonaliśmy ich armię, zajęliśmy lotnisko i ich wszystkie placówki. Prowincja przeszła w nasze ręce w ciągu kilku godzin, w ciągu niespełna 3 godzin. To powstanie rozszerzyło się na resztę prowincji. Armia Saddama goniła resztkami sił. 14 kluczowych miast irackich wpadło w ręce powstańców. Bush z siłami koalicji kontrolował iracką przestrzeń powietrzną, lecz z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu koalicjanci otworzyli niebo dla samolotów Saddama. Pozwolił im korzystać z przestrzeni powietrznej. Zaatakowali nas z powietrza, a nasi ludzie nie mieli samolotów. Mieliśmy prostą broń, karabiny, pistolety. Mieliśmy rakiety i czołgi, ale nie mieliśmy samolotów. Mogąc korzystać z sił powietrznych, Saddam bezlitośnie stłumił powstanie. Tysiące ludzi złapano, torturowano i zabito. Administracja Busha zaprzeczyła, by obiecywała jakąkolwiek pomoc szyitom czy Kurdom. Nie chcieliśmy wojny domowej, która ogarnęłaby kurdyjską północ, sunnickie centrum i szyickie południe. Niepewność co do tego, czym zastąpić Saddama oraz ograniczenia ONZ-owskiego mandatu sprawiły, że koalicja nie miała skutecznej strategii na okres po wojnie. Saddam wykorzystał tę okazję i wzmocnił swoją pozycję. Teraz społeczność międzynarodowa musiała znaleźć nowe podejście. Krótko po wojnie ONZ wprowadziła sankcje gospodarcze i ekonomiczne. Sprzedaż irackiej ropy miała być ściśle kontrolowana, aby uniemożliwić Saddamowi dalsze zakupy broni. Ponadto wiosną 1991 roku ONZ wysłała do Iraku inspektorów zbrojeniowych, którzy mieli wykryć i zniszczyć całą iracką broń niekonwencjonalną. Jednak Saddam obmyślił plan. Irakijczycy czuli, że muszą przetrwać rok 91, a na początku 92 będą mogli wrócić do biznesu, na nowo umocnić swoją pozycję na Bliskim Wschodzie i przeorganizować swój program produkcji broni masowej zagłady. Irak twierdził, że bomby koalicji zniszczyły większość jego broni masowego zniszczenia, a reszta została usunięta na rozkaz Saddama Husajna. Lecz to nie była pełna prawda.
Saddam poprosił swego zięcia, Husajna Kamela, o ukrycie kluczowych składników i kopii projektów przed inspektorami. Jego oszustwo zostało szybko wykryte, kiedy inspektorzy przybyli do miasta Fallujah. To było pod koniec czerwca. Inspekcję prowadził David Kay. Przybył do wielkiej bazy ciężarówek. Chciał wejść do środka. Strażnik był chyba przerażony, ale ich nie wpuścił. Po długich przepychankach inspektorzy weszli na wieżę ciśnień, skąd mogli lepiej zobaczyć to miejsce. Wywołało to natychmiastową reakcję. Z bazy zaczęły wyjeżdżać ciężko wyładowane ciężarówki. Ruch pojazdów w tym miejscu stanowi wyraźne pogwałcenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa. Ponadto dowódca poważnie narusza porozumienie, które podpisał wasz własny rząd. Wobec odmowy współpracy inspektorzy ruszyli w pościg. Obserwowałem to z naszej kwatery w Nowym Jorku. Muszę wyznać, że byłem zdenerwowany. Konwój zatrzymał się, z ciężarówek wybiegła pewna liczba irackich żołnierzy, którzy zaczęli strzelać do naszych niewinnych naukowców. W tym momencie rzecz jasna kazaliśmy im się wycofać. Na szczęście nikt nie został ranny. Mimo zagrożenia inspektorzy zdobyli niezbędne dowody. Wykonali zdjęcia pokazujące wyraźnie, że ciężarówki przewoziły elementy bomby jądrowej. Po tym incydencie ze strzelaniem pokazaliśmy im zdjęcia. Wkrótce potem oni przyznali, że próbowali wzbogacać uran na kilka różnych sposobów. To był początek gry w kotka i myszkę, która miała się ciągnąć latami. Żołnierze Saddama próbowali ukrywać broń masowego rażenia. Podczas gdy ONZ usiłowała powstrzymywać i rozbrajać Irak, Ameryka potajemnie snuła plany na przyszłość. Prezydent Bush przekazał CIA dyrektywę nakazującą stworzenie warunków do usunięcia Saddama Husajna. Zostałem wyznaczony do irackiej grupy operacyjnej wchodzącej w skład zarządu operacyjnego CIA, czyli działu szpiegowskiego, a my nie powinniśmy mieć szpiegów w Iraku. CIA wiedziała dokładnie, jak ma wypełnić dyrektywę Busha. Monitorowaliśmy iracką opozycję, aby sprawdzić, czy istnieje możliwość obalenia Saddama Husajna rękami Irakijczyków bez uciekania się do inwazji. Biały Dom bardzo się tym interesował. Chciał wiedzieć, czy ci faceci są zdolni usunąć Saddama w zamachu stanu, albo powstania, lub w jakikolwiek sposób za wyjątkiem zamachu. Pod koniec 1992 roku Bill Clinton został zaprzysiężony na nowego prezydenta USA. CIA nadal snuła plany usunięcia Saddama. W Iraku poczynania ONZ w celu powstrzymania Saddama traciły impet. Stosując sankcje, organizacja zamierzała kontrolować sprzedaż irackiej ropy. Ale Saddam wiedział, że ONZ nie jest w stanie pilnować wszystkich jego granic. Irackie cysterny każdego dnia przemycały miliony baryłek ropy do Turcji. Saddam wydał miliony dolarów na to, by utrzymać się przy władzy. Jednak latem 1995 roku spotkał go poważny cios. Jego zięć, Husajn Kamel, zbiegł do Jordanii, zabierając ze sobą córkę Saddama. Myślę, że te ucieczki dowodzą, jak trudna jest teraz sytuacja w Iraku i jak bardzo Saddam Husajn utracił kontakt z rzeczywistością. Uważaliśmy, że ucieczka Husajna Kamela ma kluczowe znaczenie, bo ten człowiek kierował poczynaniami Saddama Husajna zmierzającymi bądź co bądź do ukrycia tych programów przed społecznością międzynarodową, bądź stworzenia możliwości ich wznowienia. Saddam wiedział, że jego próby ukrycia programów zbrojeniowych zostaną teraz ujawnione. Po ucieczce Husajna Kamela oni przenieśli dokumenty, które ukrywali przed inspektorami na kurzą fermę należącą do Husajna Kamela, po czym sprowadzili tam inspektorów i powiedzieli: patrzcie, co znaleźliśmy. A tam były setki tysięcy stron dokumentów, niektóre składniki. To wszystko, o czym wiedzieliśmy, że istnieje. Irak ukrywał program produkcji broni biologicznej. Dla inspektorów to znalezisko oznaczało, że są bliscy pełnego rozbrojenia Saddama. Robiliśmy obławy na materiał techniczny, a to nie była broń, tylko potencjał. Rysunki, know-how, pewne delikatne składniki. Drawings, know-how,
W 1995 roku czuliśmy, że jesteśmy blisko. Czuliśmy, że zasadniczo rozbroiliśmy Irak. A Rolf Ekius, podobnie jak wielu inspektorów, miał wrażenie, że kiedy przebrniemy przez te dokumenty, to będzie to. Ale Kamel powiedział inspektorom jeszcze jedną ważną rzecz. Że niektóre programy zbrojeniowe mogą nadal być ukryte w prezydenckich pałacach Saddama. Przed prasą światową Hussein Kamel ujawnił też swój plan usunięcia teścia. Ta akcja odbędzie się w samym Iraku. Cały świat arabski będzie współpracował w obaleniu reżimu Saddama Husseina. Jednak nikt nie był zainteresowany popieraniem go i Kamel coraz bardziej pozbawiał się złudzeń. Powiedział mi, że powinien wrócić. Spodziewał się, że na kilka miesięcy trafi do tak zwanej psiej budy, ale sądził, że potem wyjdzie i będzie służył krajowi. Uważał, że teść będzie zły, ale po jakimś czasie uzna, że potrzebuje jego umiejętności. To był fatalny błąd w ocenie sytuacji. Zaledwie w 6 dni po powrocie Hussein Kamela do Iraku Saddam kazał go zabić. Rozprawił się brutalnie z wyzwaniem rzuconym swej władzy, ale w tym samym roku czekała go kolejna próba. W północnym Iraku CIA znalazła użytecznego sojusznika. Siedziałem z nim, a on powiedział, powód, dla którego tu jestem, jest taki, że zamierzamy dokonać zamachu stanu przeciw Saddamowi i potrzebujemy pomocy Amerykanów. Autorem tego śmiałego planu był Wafik al-Samarai, generał, członek wewnętrznego kręgu Saddama. Chciał wziąć kompanię czołgową, 12 czołgów, oraz 3 inne jednostki, które zamierzały ich poprzeć. Zamierzali otoczyć Saddama w jego rodzinnej Audży, złapać go i albo zmusić do rezygnacji, albo zabić. CIA koordynowała plany al-Samaraja i wciągnęła do pomocy siły Kurdów oraz Irackiego Kongresu Narodowego. Saddamowi skończyły się pieniądze, nie miała amunicji. Chodzi mi o to, że to był czas, aby pozbyć się Saddama przy użyciu miejscowych sił, korzystając z irackiej armii. Lecz na 36 godzin przed rozpoczęciem zamachu stanu Waszyngton przerwał akcję. Administracja Clintona obawiała się, że to nie wyjdzie. To by była powtórka Zatoki Świn, a CIA nie potrafiła wyjaśnić Białemu Domowi, co nastąpi potem. Czy wybuchnie powstanie, wojna domowa? Nie wiedzieliśmy. Rada Bezpieczeństwa Narodowego pytała nas, kto zastąpi Saddama. Odpowiedzieliśmy, że nie wiemy, że może nastąpić chaos. Al-Samarai, Kurdowie i siły kongresu ruszyli do akcji, ale bez amerykańskiej pomocy zostali szybko pokonani. Do końca 1995 roku Saddam odzyskał niepewną władzę, zabijając własnego zięcia oraz eliminując tysiące kurdyjskich i kongresowych powstańców, spiskujących przeciwko niemu. Paranoicznie, obawiając się spisków, usunął się z widoku publicznego i schronił się w azylu swoich pałaców. W tym samym miejscu, które inspektorzy ONZ, wyposażeni w dane uzyskane od Husseina Kamela, wzięli na cel. W tym momencie pojawiły się ogromne problemy z Irakijczykami, gdyż oni uważali to za rozpracowywanie systemu bezpieczeństwa prezydenta. Dla nich to było ingerowaniem w najdelikatniejszy aspekt ich bezpieczeństwa narodowego. Jeżeli natychmiast nas tam nie wpuścicie, cała inspekcja będzie nieważna. Ja wiem tylko, że chcę tam pójść, a mówi mi się, że nie mogę. Irakijczycy utrudniali pracę inspektorom, gdyż uważali, że CIA umieściła wśród nich agentów. Administracja Clintona rozszerzyła to, co wcześniej robiła administracja Busha, umieszczając tajnych pracowników CIA i członków amerykańskich sił specjalnych w tych zespołach, z myślą o innych zadaniach niż te ustalone przez Radę Bezpieczeństwa. Oni nie mieli rozbrajać Iraku, ich celem był Saddam. Przez następne 2 lata wywiad Saddama na każdym kroku powstrzymywał inspektorów ONZ. To nie jest komisja ONZ. Z uwagi na dominację Amerykanów i Brytyjczyków to się zamieniło w anglosaską, a właściwie amerykańską agencję ze wsparciem brytyjskim. Irakijczycy wiedzieli, że komisja jest używana do szpiegowania, że służy celom CIA, które koncentrowały się na usunięciu Saddama Husseina, więc byli zaniepokojeni. Wszystkie stawiane przez nich przeszkody koncentrowały się na ochronie ich prezydenta.
Pod koniec 1997 roku Saddam zażądał, aby amerykańscy członkowie komisji opuścili Irak. Pomysł usunięcia Amerykanów może być po prostu podstępem. Może oni coś ukrywają i właśnie dlatego społeczność międzynarodowa powinna wznowić tę inspekcję. W obliczu impasu w USA wzmogły się naciski na Clintona. Prezydent otrzymał list od 17 wpływowych polityków, w tym Paula Wolfowitza, Richarda Pearl i Donalda Rumsfelda. Sugerowali oni, że oficjalna polityka Clintona powinna zmierzać do zmiany reżimu i odsunięcia Saddama od władzy. Ogólnie biorąc, mówili mu: słuchaj, jesteś nie dość twardy. Już czas wprowadzić politykę militarną. Nie tylko go powstrzymać, ale walczyć z nim. Dlaczego nie stworzysz czegoś w rodzaju przyczółka przeciw niemu? Dlaczego go nie obalisz? Clinton zignorował wezwania do zmiany reżimu, ale podjął zdecydowane działanie. Wysłał do Zatoki Perskiej 15 kolejnych okrętów wojennych i 350 odrzutowców gotowych do zbombardowania Iraku za utrudnianie pracy komisji. Saddam uświadomił sobie, że tym razem Ameryka nie żartuje. Został zapędzony do rogu i musiał zwrócić się do kogoś o pomoc. Prowadząc grę na przetrzymanie, na 4 godziny przed planowanym rozpoczęciem bombardowań, skontaktował się z Kofim Annanem. Annan natychmiast poleciał do Bagdadu, by rozpocząć negocjacje. Tymczasem w Waszyngtonie Clinton pozostał stanowczy. Mamy nadzieję, że misja sekretarza generalnego się powiedzie, ale powiem jasno. Jeżeli dyplomacja zawiedzie, musimy być i jesteśmy gotowi do działania. Saddam i Kofi Annan uzgodnili kompromis. Saddam pozwoli inspektorom ONZ zbadać prezydenckie pałace pod warunkiem, że będą im towarzyszyć ONZ-owscy dyplomaci. ONZ uznała to porozumienie. Ale Clinton był sfrustrowany. Wycofać się w tym momencie to było tak jak w tym powiedzonku: jeśli mnie oszukasz raz, to się wstydź. Jeśli oszukasz mnie znowu, to ja powinienem się wstydzić, ale trzeciego razu nie będzie. Więc gdyby tym razem chciał powstrzymać inspektorów, poprzeczka była ustawiona nisko. Komisja wróciła do Iraku, tym razem pod kierownictwem Richarda Butlera. Choć iracki rząd zezwolił na przeprowadzenie jednych inspekcji, przed innymi stawiano przeszkody. Richard Butler zaczął przygotowywać raport mówiący o tym, że Irak nie wypełnia postanowień. Miał relacjonować tę sprawę wyłącznie ONZ, ale informował o nich także administrację Clintona. Richard Butler kilkakrotnie prowadził w Nowym Jorku tajne rozmowy telefoniczne z Sandy Berger z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, omawiając język raportu. Te szczegóły przesłano prezydentowi, który wyraził zgodę na uderzenie wojskowe jeszcze przed zakończeniem raportu. Myślę, że on utrzymywał bliskie kontakty z administracją. Informował ich, co się dzieje, co ma zamiar zrobić. Uważam, że mieliśmy z nim bardzo bliski kontakt. Na dzień przed rozpoczęciem w Kongresie procedury impeachmentu z powodu skandalu z Moniką Lewinski, prezydent Clinton rozpoczął operację Pustynny Lis. Saddam Hussein i wrogowie pokoju mogli pomyśleć, że poważna debata tocząca się obecnie przed Izbą Reprezentantów odwróci uwagę Amerykanów lub osłabi naszą determinację, by go pokonać. Lecz Stany Zjednoczone raz jeszcze dowiodły, że choć nie jesteśmy skorzy do używania siły, to kiedy przychodzi nam działać w żywotnym interesie Ameryki, robimy to. Atak na Irak rozpoczął się jeszcze zanim ONZ zdążyła rozważyć raport Butlera, nie wspominając nawet o głosowaniu w sprawie działań, jakie należy podjąć. Sekretarz generalny dowiedział się o operacji Pustynny Lis w czasie zebrania Rady Bezpieczeństwa, kiedy samoloty były już w powietrzu. Z amerykańskich i brytyjskich statków wystrzelono 415 pocisków. Celem były ośrodki wojskowe Saddama. Moim zdaniem te ataki były całkowicie bezużyteczne. Dlaczego tak uważam? Bo Irakijczycy nie są głupi. Wiedzieli. Spodziewali się wówczas, jakie będą ceny i w ciągu dnia widać było ciężarówki wywożące telewizory, fotele, stoły. W końcu podczas tych 4 nocy bombardowań atakowano puste budynki. Saddam przeżył bombardowania.
bezczelnie wezwał świat arabski do zjednoczenia przeciwdziałaniom Ameryki i Wielkiej Brytanii. Nieprzyjacielskie pociski zostały wystrzelone i nadal są wystrzeliwane na nasze ziemie. Powstańcie, mieszkańcy arabskiego świata, ludy Zatoki. Stańcie przeciw obcym. Świat arabski zareagował. Na całym Bliskim Wschodzie demonstrowano przeciw bombardowaniom. Natomiast wydarzenia, które doprowadziły do operacji Pustynny Lis, zdyskredytowały komisję ONZ. Jak pan odpowie na oskarżenia Tariqa Aziza, że uzgadniał pan z Amerykanami zarówno czas, jak i treść raportu? Muszę wsiąść do tego auta. To nieprawda. Słyszałem twierdzenia, że prezydent Clinton znał raport na dwa dni przed jego napisaniem. To fizycznie niemożliwe. Raport powstał w ostatni wtorek. To wszystko. A jeśli którykolwiek ambasador z Rady Bezpieczeństwa przyszedł do mnie dzień wcześniej i zapytał, co będzie w raporcie, to mówiłem mu prawdę, że raport jeszcze nie powstał. Nie wdawałem się w szczegóły, ale mówiłem, że zebrane dowody świadczą, iż Irak nie współpracuje w pełni. Niespełna pół roku później Richard Butler ustąpił ze stanowiska przewodniczącego komisji. W 1998 roku Saddam trzymał się przy władzy, łamiąc sankcje, eliminując wszelką opozycję wobec swoich rządów i sprzeciwiając się społeczności międzynarodowej. Lecz jego potencjał wojskowy zdecydowanie zmalał. Udokumentowany jest fakt, że 90 do 95% irackiego potencjału broni masowego rażenia inspektorzy uznali za nieistniejące. Fabryki produkujące tę broń zostały zlikwidowane, rozebrane. Wyposażenie do produkcji tej broni zniszczono. Ja nie spekuluję, nie domyślam się. To nie jest przeczucie, tylko stwierdzenie faktu. Ritter nie był osamotniony w swoich poglądach. W roku 2000 George W. Bush objął po Clintonie fotel prezydenta USA. Także jego najbliżsi doradcy twierdzili, że Saddam nie stanowi już zagrożenia. Nie rozwinął żadnego znaczącego potencjału, jeśli chodzi o broń masowego rażenia. Nie jest w stanie wykorzystać broni konwencjonalnej przeciw swym sąsiadom. Możemy przestać trzymać go pod bronią. Jego siły zbrojne nie zostały odbudowane. Sens był jasny. Polityka powstrzymywania skutkowała. Lecz wydarzenie, które nie miało nic wspólnego z Saddamem, miało w końcu doprowadzić do jego upadku i zmiany świata. Września 2001 roku. 19 terrorystów zabiło w Ameryce ponad 3000 osób. Al-Kaida i Osama Bin Laden szybko wzięli na siebie odpowiedzialność. W Białym Domu niektórzy członkowie administracji Busha uczepili się skwapliwie myśli o bezbronności Ameryki i postanowili, że wojna z terroryzmem nie skończy się na powstrzymywaniu Al-Kaidy. Idea usunięcia Saddama szybko zdobyła zwolenników. Nie mamy złudzeń co do Saddama Husajna. On nie życzy dobrze ani nam, ani temu regionowi. Zawsze uważaliśmy go za potencjalne źródło działalności terrorystycznej, za ostoję terroryzmu i terrorystów, więc nie spuszczamy z oka irackiego reżimu. Żaden z ekspertów od terroryzmu nie stwierdził, że istnieje prawdziwy związek między Saddamem Husajnem i Al-Kaidą. Ale rząd USA bezustannie sugerował, że istnieje. Amerykański naród słyszał to w przemówieniach, zatem oni najwyraźniej celowo nabierali Amerykanów. To oszustwo działało. W sondażach opinii z 2002 roku 2/3 mieszkańców Ameryki oświadczyło, że wierzy, iż Saddam Hussein jest zamieszany w ataki z 11 września. W takiej atmosferze świat arabski uświadomił sobie, że Saddam nie może nadal sprzeciwiać się woli społeczności międzynarodowej. Na początku stycznia 2002 roku sekretarz generalnej Ligi Arabskiej spotkał się z Saddamem i przekonał go, by znowu wpuścił do Iraku inspektorów zbrojeniowych. Zapytałem wtedy Saddama Husajna, czy masz broń masowej zagłady? Bo ja mówię poważnie. Gdy wyjadę z Bagdadu, będę rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ. Inspektorzy powinni wrócić. To poważna sprawa. A on kilkakrotnie powiedział mi, nie, nie mam broni masowej zagłady. Ameryka nie wierzyła Saddamowi. Twierdziła, że zajęcie w Jordanii aluminiowych rur z przeznaczeniem dla Iraku jest nowym dowodem na to, że Saddam buduje bombę atomową.
Irak dokonał kilku prób zakupienia aluminiowych rur o znacznej wytrzymałości, używanych do wzbogacania uranu dla broni jądrowej. Gdyby Irak uzyskał materiał rozszczepialny, mógłby zbudować broń jądrową w ciągu roku. Prezydent nie wspomniał wówczas, że w amerykańskim wywiadzie trwają zawzięte spory. Według naszej interpretacji nie świadczyło to o tym, że Irak wznawia swój program nuklearny, tylko że pragnie skonstruować znaczną ilość konwencjonalnych rakiet do celów wojskowych. Bush nie posłuchał opinii ekspertów swojego wywiadu i powiedział amerykańskiemu społeczeństwu, że jest zagrożone. W obliczu wyraźnych dowodów zagrożenia nie możemy czekać na dowód ostateczny, który może mieć postać atomowego grzyba. Myślę, że to wrażenie, iż kwestia broni masowego rażenia jest ważniejsza od wszystkich innych, wynikało z argumentacji prawników, którzy twierdzili, że Saddam łamie rezolucję ONZ, łącznie z porozumieniem o zawieszeniu broni. To miało dawać mu prawo do podjęcia akcji zbrojnej przeciwko niemu. Zmiana rządu nie ma podstawy prawnej, więc nie trzeba mówić o zmianie rządu. Trzeba mówić o broni masowego rażenia. W Wielkiej Brytanii Tony Blair także przedstawił dowody na to, że Saddam nadal ma broń masowego rażenia. Ma plany użycia broni chemicznej i biologicznej, które można wprowadzić w życie w ciągu 45 minut. Kiedy usłyszałem o tych 45 minutach, pomyślałem, że to przesada, że na poziomie politycznym jest to próba ożywienia całej sprawy. On nie mówił, że Wielka Brytania może być zagrożona w ciągu 45 minut. Mówił o krajach tamtego regionu, ale mimo wszystko czułem, że to polityczna przesada. W oparciu o te twierdzenia wywiadu Tony Blair i prezydent Bush uzyskali polityczną aprobatę dla użycia siły w przypadku, gdyby Saddam nie chciał się rozbroić. W listopadzie 2002 roku Hans Blix i jego zespół inspektorów zbrojeniowych ONZ powrócili do Iraku. Podobnie jak w latach 90. irackie wojsko stawiało im przeszkody. Być może nie przeszkadzały im te podejrzenia o posiadanie broni. To tak jakbyś wywiesił na drzwiach tabliczkę "Uwaga, zły pies", chociaż nie masz psa. W sumie tak jest najtaniej. Istniała taka możliwość. Inny mój domysł był taki, że czuli się zranieni, urażeni tymi inspekcjami. Ameryka nie miała już cierpliwości do gier Saddama. Do Iraku należy wskazanie światu, gdzie ukrywa zakazaną broń i zniszczenie jej zgodnie z poleceniem. Do niczego takiego nie doszło. Saddam uświadomił sobie, że polityczny klimat się zmienił. Zaczął szukać wyjścia. Poprzez osoby trzecie do Arabii Saudyjskiej docierały od niego takie przesłania. Zostawcie mnie na stanowisku, a oddam wam całą resztę. Zagwarantujcie mi, że zostanę przy władzy jako figurant. Podajcie swoje warunki, a ja je spełnię. W marcu 2003 roku Saddam poszedł na kompromis i oddał inspektorom zbrojeniowym część swoich rakiet konwencjonalnych. Lecz te posunięcia znaczyły za mało i nastąpiły za późno. Wojska amerykańskie i brytyjskie wkroczyły do kraju i odsunęły go od władzy. Do obalenia Saddama Husseina doszło dlatego, że to był niebezpieczny reżim. Niebezpieczny dla ludzi, których zagazowali w Iraku. Niebezpieczny dla Irakijczyków, których zagazowali, i dla sąsiadów, których najechali w Kuwejcie. Niebezpieczny dla Irakijczyków, których jakieś 300 tysięcy spoczęło w masowych grobach. Niebezpieczny dlatego, że miał programy produkcji broni masowej zagłady. Do dziś nie znaleziono żadnej broni masowej zagłady, o posiadaniu której przez Saddama tyle nam mówiono. W przeciwieństwie do samego wielkiego dyktatora, którego po 9 miesiącach ucieczki odkryto w podziemnej komorze. Jego szczęście w końcu się wyczerpało. Wszyscy woleliśmy nie widzieć w Saddamie Husseinie tego, kim był.
do czasu, gdy było już za późno i gdy cena była już bardzo wysoka, szczególnie dla narodu irackiego, ale także dla regionu, a teraz także dla świata. Każdy, kto mu pomagał, ponosi winę za swój oportunizm. Opracowanie IZ Tekst, tekst polski Roman Parewicz, czytał Ireneusz Załuk.